39 stopni. To by było kłamstwo, ponieważ termometr wskazywał 38,9, więc... Chciałem powiedzieć, 39 to prawie tyle, ile wersji serialu już masz zrobione. No mam, wczoraj zrobiłem 40 wersję, panie, 40. 2,5 roku montażu, co tu się dzieje? Więc teraz już jest tak, że wysyłam ją grubasom tak zwanym do feedbacku. Już jeden tak grubas, którego bardzo cenię, twórczość, znany, przystojny, młody reżyser. Okay. Powiedział, czyli, że obejrzy. Czy co? Czy nie? Nie, to jeszcze nie jest taki, taki etap, nie? Już obejrzy. Zobaczymy, co mi tam powie ciekawego. Bo to już rzeczywiście już tyle osób to obejrzało, już tyle, no 40 wersji, przypomnę. Państwo, oczywiście, ja tutaj jakby, to jeszcze jest, jeszcze trochę jest przede mną, ale już długo o tym mówię. No, 9 lat pracy. Jak skończyłem pierwszą wersję i powiedziałem, kurde, jestem blisko końca, to miało 9 godzin. Teraz ma 3 godziny 7. No kurde, to się z tego serialu niedługo zrobi film. Nie, bo to ma strukturę serialową, więc jakby nie ma. Ostatnio Disney wrzucił serial dokumentalny, który ma godzinę 40. Serial. 3 odcinki. Więc nie, chodzi o to, ja sobie... Cieszę się bardzo, że się nie zacietrzewiłem w swoich opiniach, tylko konsultuję to, sprawdzam, cofam się i wiesz, jakby no i te wszystkie niepotrzebne rzeczy wylatują. No takie mam entuzjastyczne, bo coś tam skończyłem, nie? Ale przyjdzie feedback, to znowu, no dobra, jedziemy jeszcze raz. O, jak to było z tym GTA? Shit, here I go again? Tak, bo to jak zaczyna się GTA San Andreas. Jest taki mem słynny, więc i siedzimy i robimy. No to jest ciężka rzecz, ale w sumie jest to duży projekt. Pamiętam, jak zacząłem montować i mówię tak, że wszystko z nami w porządku, w 4 miesiące miałem pierwszą sklejkę, no to tutaj tak w pół roku będę miał. Aha, jakby... No, więc takie rzeczy, ale teraz się cieszę, bo proszę Państwa, no z Państwa perspektywy to już trwa, ale jutro się zaczyna festiwal Nowe Horyzonty i jaram się jak dziecko, naprawdę, jaram się po prostu jak dziecko i super się cieszę. Wreszcie pierwszy raz od bardzo, bardzo dawno mam taki czas w życiu, że mogę w pełni być na festiwalu, wszystkie dni sobie łazić. Co tak cieszysz tymi festiwalami, jak ja dobrą grą RPG? Już na pewno żadnej nie miałem, gdy masz festiwale co roku. No nie, no nie było przecież w pandemii, nie? No tak, tak, tak. No, chciałbym się tak pasjonować czymś innym niż grami. A, widzisz, jeszcze jest to Amazon w końcu, bo zamówiłem w maju te mikrofony DJI Mic, które w ogóle nie są dostępne nigdzie. I dzisiaj mi je wysłali jeszcze. I po prostu wstaję rano, jest mail, Amazon, coś tam, te DJI, mówię, anulowali zamówienie na 100%. A nie, wysłane, mówię. Jakby to jest sukces, ale super to jest, bo powiem Ci szczerze, że jak sobie popatrzyłem, to jest taki super zestaw, że tak naprawdę telefon i te mikrofony i możemy we dwóch nagrywać wszędzie podcast, nie? Jakby to jest super takie rzecz, gdzie mikrofony są archaiczne, to się nie zmienia, przez wiele lat nic się nie zmienia. To prawda, tak, zgadza się. I powstaje coś takiego, no oczywiście wcześniej był Rode Wireless Go, ale to jest jeszcze ulepszone, jeszcze fajniejsze, jeszcze lepsze. No, więc... Rozumiem. Nie słyszę twoją ekscytację w głosie, aż ci trochę zazdroszczę, bo mnie ten gorąc pozbył jakiejkolwiek ekscytacji. Zastanawiam się, czy przestery ci się nie robią. Zobacz, na wykresie mówisz zdecydowanie głośniej niż zazwyczaj. Mam kompresor taki malutki ustawiony. Malutki, tam nie powinno być. A nawet nie powinno być słychać. Spłaszczenie przyjdzie się tu. Gorąc jest faktycznie przeogromny. Nie mierzyłem co prawda temperatury. Jeszcze jedna rzecz ważna, bo zapomniałem. Proszę Państwa, afera kubkowa, przypomina. Są takie kubki nasze. Więc kto z Państwa... mamy obsuwę terminu. Jeszcze tam 200 parę osób nie odpowiedziało nam na tego maila.
Więc jak zapomnieliście o tym, że macie kubki, nie sprawdzacie maili, zerknijcie, czy do was nie napisaliśmy i odpiszcie nam, czy czekacie na kubek czarny, czy wymieniacie na biały, czy chcecie zwrot pieniędzy. Mhm. Bardzo ważne, bo nie chcemy, no bo jeżeli ktoś nie odpowie na tego maila, a już ileś tam tych maili wysłaliśmy, nie? No to będzie czekał, nie? To jest domyślne, nie zmieniamy mu jego zamówienia. Zostaje tak jak chciał. Chciał czarny, no to będzie czekał na czarny. No ale wydłużamy ten ostateczny termin, no bo też nie chcemy... No, ja polecam, poczekamy. Proszę Państwa, jak Państwo zamówili sobie czarny kubek, to na pewno coś o tym zadecydowało. I jak już Państwo dostaniecie ten czarny kubek za 37 lat, to jego wartość będzie dużo wyższa niż teraz. Nie wiem, białych jest mniej. Ach, mam świeże... Zaraz znajdę tutaj, bo Niemira mi to wysłała. Świeże dane dotyczące statystyki kubkowej. Boże, gdzie to jest? Skroluję, tego nie ma. Zaraz, proszę Państwa, jest. I było tak, tam było ponad 1600 osób, do których wysłaliśmy maila. Zamiana na biały 385, oczekiwanie na czarny 862, zwrot środków 24 zł i nie odpowiedziało nam 245 osób. No, państwo, widać, że w większości Państwa są cierpliwi i przygotowali się na oczekiwanie na czarny kubek dłuższe, czego należałoby się spodziewać po widzach i słuchaczach podcastu. Oni na pewno nie mogą narzekać na niecierpliwość. Powiedzmy sobie szczerze, jakby chcieli kupić taki kubek, bo powiedzmy termin jest jesień, nie mamy też dokładnego terminu, więc też od razu mówiliśmy w mailu, że to może być różnie, bo jest jakby czekasz, ale przy tej inflacji to zapłaciłeś, wiesz, 50 zł za kubek, który ja dojdzie mówię, ci, on dojdzie, on jest dużo więcej warty już. Ja to samo mówię na live, że proszę Państwa, proszę kupować subskrypcje, bo dzisiaj są więcej warte niż będą jutro. To ratują Państwo swoje pieniądze, wydając na subskrypcje dla mnie. Nie, to Ty zarabiasz więcej, bo się rozliczasz w dolarze. No to jest taki dodatkowy wątek, który nie musi być poruszany. Myślę, że część z Państwa to nawet jakby kubka nie dostało, to nawet mnie zauważyli, bo mają ogromną przyjemność, że mogą nas wesprzeć. Nie dopuścimy do takiej sytuacji. Nie dopuścimy oczywiście. Więc ogłoszenie kubkowe, bardzo proszę, te 200, jak ktoś słucha, to niech sprawdzi, albo ktoś zapomniał na przykład, że w ogóle kupił kubek. Mi się zdarza czasami, że zapominam coś i potem dostaję jakąś paczkę z Kickstartera albo z czegoś i więc... mnie to nie interesuje, więc wyrzucę. Nie. Okej. I to ja chciałem powiedzieć jeszcze, bo o upałach żeśmy już rozmawiali, to dla Państwa nie jest żadna niespodzianka, pewnie każdy ma gorąco, ale muszę się pochwalić, że basen postawił u siebie na podwórku z moją żoną i moja żona i moja córka nam się bawią jak dzieci. Po prostu siedzę tutaj przy komputerze i słyszę, cieszą się jak dzieci. Już dawno nie słyszałem mojej żony aż tak szczęśliwej, w sensie w ramach dziecięcych radości oczywiście. Ale powiedz mi, to jest tak, że tylko ich słyszysz, bo rozumiem, nie otwierasz sobie okna, masz zasłonięte, nie patrzysz. Zwariowałeś? Nie po to siedzę w piwnicy, żeby jeszcze na nich przez okno patrzeć. To jest doskonałe. Ale słyszę. Bardzo przeszczęśliwi basenik w takich sytuacjach bardzo pomaga. Jak są bardzo szczęśliwi, to tam wychodzisz i mówisz, dziota! A propos, bo właśnie przypomniało mi się, to w ogóle jest niezwykłe, że ten wątek się przewinął. Przypomniało mi się, miałem kiedyś, Boże, to jest taka historia, nie wiem, czy ja chcę ją całą opowiadać. Miałem taką panią, którą znałem z przedszkola, była sprzątaczką przedszkolu i ona bardzo pałała do mnie sympatią i przez długie lata zawsze jej mówiłem dzień dobry, ale ona była też taką osobą, która mieszkała na parterze i jakoś tak się pochowo złożyło, że dzieciaki z całego osiedla bawiły się tam w okolicy jej okna i ona była bardzo sympatyczna i bardzo fajna. Ale jak te dzieciaki krzyczały, to się wychylała i z takim okropnym głosem i z taką naganą
opieprzała te dzieciaki za to, że krzyczą jej pod oknem. Efekt był taki, że krzyczały jeszcze bardziej. No wiesz, to nie działa. To nie działa. Więc bardzo jej współczułem. Ale nie, mi krzyki, zwłaszcza moich dzieci, zupełnie nie przeszkadzają, co innego, jakby obce dzieci tu krzyczały, to mi się denerwowało. Ale pewnie nie. Jeszcze nie jestem takim starym dziadkiem. Już blisko, ale jeszcze nie do końca. Oglądałeś coś ciekawego przez ostatnie dni? Obejrzałem te odcinki. No nie wiem, czy mogę tak mówić, jak po tym ostatnim panie, jak zostaliśmy, trochę się obawiam. Czarnego ptaka. Okej, okay, co to jest? To jest naprawdę dobry serial, po tych dwóch odcinkach oczywiście, na Yabku TV Plus, który jest takim połączeniem trochę filmu o seryjnym mordercy, o policjantach, którzy rozwiązują tą sprawę, ale oni rozwiązują w taki sposób, że ten seryjny morderca już jest w więzieniu i on niedługo wyjdzie, więc wpuszczają tam innego przestępcę, któremu obiecują, że jak wyciągnie od niego informacje, gdzie są zwłoki, to zwolnią, to jakby puszczą go wolno. Egerton tam gra, tak? Jak się nazywa? Ten młody chłopak z Kingsmana. I on grał też Rocketmana, czyli... Tak. Peltonarza. Aha, no dobrze. To ciekawe. No, powiem wam, że takie, że już jest późno i tak jeszcze jeden obejrzymy, no nie, bo już późno, ale kurde, bardzo lubicie, nie ma czego wstać, znaczy nie ja. To może zapamiętać, bo moja szanowna polubi taki serial. No, fajnie zrobiony, bardzo... On ma coś, co ja bardzo lubię w serialach, lubię w filmach, że my praktycznie w każdym momencie wiemy, w którą stronę idzie fabuła. Że nie czujemy się zagubieni, albo nie ma takich... Że idziemy, że jest to dobrze wytyczone, do tego to jest na podstawie faktów. Okej. No dobrze. To znaczy mówisz, że jest tam wytyczony jasny szlak i to tak, jest w porządku? Tak, jest. To jest tak, super. To parę razy zwrócisz na to uwagę. Czujesz, gdzie jesteś, nie? Aha. Czujesz, jaki cel mają bohatery. No, rozumiem. I że to jest ważne. Okej, dobrze. Ja dooglądałem The Boys, ostatni sezon, trzeci. Z dużą przyjemnością go obejrzałem. Pojawiły się takie głosy, że właściwie zwieńczenie tego serialu trochę rozczarowuje, bo trzeci sezon podobał się bardzo dobry, ale rozczarowujące zakończenie, więc chciałem powiedzieć, że nie zgadzam się z tym, ale rozumiem. Ja rozumiem, z czego one mogą wynikać. Jest takie łagodniejsze. The Boys to jest taki niezwykle przyjemny serial, w którym przynajmniej w teorii spotykają się siły dobre i siły złe, chociaż te siły dobre też mają tam takie działania, które niekoniecznie pod dobro podchodzą. Takie jest założenie. I kiedy się opowiada historię w oparciu o takie dwie siły, to prędzej czy później widzowie zaczynają się niecierpliwić, żeby te siły się zderzyły i żeby wreszcie ta dobra dokonała ostatecznego dzieła zniszczenia, a to nie nadchodzi w tym Boysach, bo to dzieło zniszczenia by zakończyło cały serial, więc to pewnie się będzie toczyło przez dłuższy czas. No ale tak czy inaczej The Boysów polecam chyba od dawna i trzeci sezon też jest w porządku. No i tak poza tym tylko układałem basen, cieszyłem się upałem, ale upał jest, wiesz co, to też jest tak, że ja ostatnio celebruję też fakt, że gorąc nie przeszkadza mi tak bardzo jak kiedyś, parę lat temu i wychodzę na dwór, ale przez te ostatnie dwa dni to już to nie ruszam się. Może temperatury są zabójcze, jak już wyjdę na dwór, nikogo nie ma, ani ducha, może wszyscy się... Ja przypomnę Państwu, bo Państwo to oglądają w większości przypadków w poniedziałek, ale my to nagrywamy w środę. Tak. Mam czasu jeszcze przed Państwem. To tak, to te upały z zeszłego tygodnia, proszę Państwa. Słyszałem, że w Europie jakieś szaleństwa. Też ostatnio mało przeglądam wiadomości ze świata, ale w Wielkiej Brytanii aż takie upały straszne. Coś panu w oko wrzuca? Tak, że wszędzie upały. Okej. Okay. Takie mamy do Państwa wiadomości ze świata, bardzo precyzyjne. Tak, dokładnie. I wiadomości, i prognoza pogody, wszystko wsteczna prognoza pogody. To jest coś pięknego. Czy jeszcze coś masz jakąś historię ciekawą? Nie. Całkiem niedawno żeśmy się widzieli. Z Państwa perspektywy to jest trochę dłużej, ale no w niedzielę żeśmy się widzieli. Niewiele się wydarzyło, poza tym gorącym. Dobrze. No to przejdźmy do kolejnej części pytań z naszego tutaj wakacyjnego, corocznego cyklu Q&A. Kamil pyta,
Jak z perspektywy czasu i doświadczenia oceniacie podcast jako format kontentu na YouTube, Spotify? Czy w waszej opinii zainteresowanie będzie rosło, czy wręcz przeciwnie? Ja odpowiadam jako pierwszy odpowiadający. Ja oceniam podcast bardzo pozytywnie. To jest cudowna sprawa. Ja się doskonale przy tym czuję i fajnie się bawię. Zwłaszcza, że ta część odkrywcza i badawcza jest po stronie Borysa, więc ja mogę się zajmować tym, co lubię najbardziej, czyli mówienie o rzeczach, o których nie mam pojęcia. Ja bardzo lubię prowadzić te rozmowy i wydaje mi się, że to jest taki długoterminowy podcast. Nie wiem, czy to w tym pytaniu jest zawarte, ale tak. Jeżeli chodzi o wzrost to wydaje mi się, że na takich platformach, gdzie się słucha przede wszystkim, to będzie cały czas następował wzrost słuchalności. Natomiast mam wrażenie, że z YouTube'em są problemy. Ciężko się przebić przez pewne rzeczy. Trzeba bardzo mocno opierać się też na clickbaicie, którego ja nie lubię za bardzo uskuteczniać. Czasami mi się coś uda, ale to są już takie rzutem na taśmę, jak już Borys pisze, ej, weź się postaraj, czy coś, to mówię, dobra, to się postaram, czasami się postaram, nic z tego nie będzie. Męczy mnie to, że muszę operować takimi środkami, publikując podcasty na YouTubie. Najchętniej bym tytułował podcasty Rocky Borys, odcinek któryś i koniec. Ale to by nie przeszło. Nie. Więc muszę dodatkowy wysiłek w to wkładać. No a to nie jest to, co w podcastach jest najważniejsze, czyli okładka. Więc mam takie mniemanie, że na YouTubie ciężko się przebijać bardziej, natomiast na serwisach takich, gdzie się słucha, to się bardzo, bardzo dobrze sprzedaje i Państwo lubią. Tak, znaczy, ja mam wrażenie, że być może jesteśmy na progu tej szczytowej popularności podcastu. Czyli teraz będzie już tylko gorzej, tak jak z moim życiem. To się to się unormuje raczej. Stawiam, że to zostanie mniej więcej na takim poziomie. No ja przez te 4 lata, no ja jednak interesuję się tym przede wszystkim rynkiem polskim. Patrzę oczywiście na to, co się dzieje w Stanach, to wielokrotnie rozmawialiśmy też. Ale ten rynek polski dla mnie jest zaskakujący ze względu na to też, jak cały czas brakuje podcastów. Na różne się z tobą. Tematy. Jako słuchacz jestem bolesnym dowodem tego, że podcastów w języku polskim brakuje. Takich, które by mnie interesowały. Tak, i oczywiście teraz mamy taki boom podcastów geopolitycznych, wojennych. To się pojawiło tak, i one w dużej mierze są ciekawe, na przykład, no raczej większość jest bardzo słabo realizowane. A to jest tam pikuś, nie? Realizacja, bo to łatwo idzie rozwiązać, jeżeli będą pieniądze. No i to jest jeszcze taki problem, że chyba jest ten próg taki, że jeszcze nie jesteśmy na, że mam wrażenie, że dobiliśmy do szczytu wyświetleń takich standardowych, nie? No bo zawsze ktoś wejdzie i przebije to. Ktoś nowy wejdzie, będzie miał jakiś tam, wiesz, taki format, który będzie jakimś eventem, który zainteresuje dużą pulę ludzi, ale mówię tak, standardowo to się tak utrzymuje, nie? I mam wrażenie, że to jest, że jeszcze podcast nie został zagospodarowany dobrze przez reklamodawców. Ja w ogóle mam wrażenie, tak, przez reklamodawców to jest jedno, ale też mam wrażenie, że jeszcze w Polsce podcast nie jest tak przyswojony dobrze jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. To znaczy jest grupa widzów, która słucha i uważnie i wraca i z przyjemnością to robi. Natomiast są ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, że taki format istnieje. Oni, dla nich to jest zupełnie obca forma, nie wiem, Boże, działań internetowych. A mogliby polubić. Tacy ludzie, którzy z reguły słuchają radia albo słuchali radia i tęsknią trochę za tymi formatami, mogliby się do podcastu przekonać. One też nie są już tak super dostępne, no bo wiesz, funkcjonują w internecie, funkcjonują na serwisach, które nie zawsze są też takie jasne i oczywiste, wiesz, bo Spotify ja też niewiele osób w zasadzie korzysta z całej puli potencjalnych słuchaczy. Więc uważam, że jest duże pole do rozwoju, ale świadomość w ogóle podcastów w Polsce w internecie jest duża, ale poza internetem jest żadna. Tak, ja odsyłam też was do panelu, który był na Influencer Live Wrocław, gdzie ja tam byłem, Justyna Mazur, Rafał Gębura i Marta Niemira. I my tam o tym trochę rozmawialiśmy. Ja tam mocno cisnąłem na to, że YouTube
To jest bardzo dobra platforma do podcastu. Bardzo, bardzo dobra, bo jako jedyna daje ci szansę na przyczepienie się do trendu jakiegoś, do hype'u. Aha, tak, tak, że tak. Jest ten algorytm polecania, który sprawia, że na Spotify bardzo, bardzo słabo to działa. Jest tam niby jakiś taki szczątkowy, ale to nie jest specjalne. I ja też polecam każdemu, kto robi podcast. A jest bardzo trudno, to też nie jest prosty rynek. Powiedzmy sobie szczerze, jest niewiele nowych podcastów, które osiągnęły duży sukces przez ostatnie 4 lata. To jak ja patrzę na statystyki, my jesteśmy teraz na jakimś pewnie 30. miejscu na Spotify'u, ale jak patrzę na statystyki, ja wiem, jaka konkurencja ma wyniki, to jesteśmy w pierwszej piątce. Może teraz mniej, pierwsze, bo tam jeszcze, wiesz, Wojewódzki Kędzierski, te podcasty wojenne, no ale powiedzmy przed wojną, nie? No to cały czas to tak mniej więcej wygląda, mimo że Spotify jakby miesza tą... Pulą topowych podcastów? Tak, tak. To miesza i to bywa bardzo, bardzo różnie, więc nikt się już tym nie przejmuje trochę. Też na Foodini, dzień lepszym czynnik i tak o siebie dbam. Foodini, teraz taniej w Żabce. Ale... No nie wiem, dziwię się, że duże agencje, że tak naprawdę Niemira trochę nie ma konkurencji. Czy agencje słucham, że nie ma trochę takiej dużej konkurencji, chociaż tam słyszałem, że Żulczyk będzie zakładał coś, jakąś agencję podcastów. To by było ciekawe. Więc zobaczymy. No, potrzebny jest... No ale też może wiesz, może też dlatego, że nie masz tak dużo podcastów, które przebijają 10 tysięcy wyświetleń na odcinek, bo to jest ten magiczny próg, gdzie zaczyna się zarabiać. Być może. To ciekawa rzecz, którą powiedziałeś z tym YouTube'em. Ja na początku zgłaszałem zastrzeżenia do tych clickbaitów i tak dalej, ale prawda jest taka, że faktycznie jeżeli prowadzisz podcast o ogólnej tematyce i nagle pojawi się jakiś taki temat, który zażre bardzo dobrze w social media i ty ten temat także będziesz opisywał w jakiś sposób, to możesz bardzo mocno wjechać gdzieś tam do góry i to się rozprzestrzenia. Te algorytmy pod tym względem są korzystne, YouTube'owe. Z drugiej strony algorytmy Spotify'a są... Znaczy praktycznie ich nie ma, więc to jest bardzo organiczne. Tyle tylko, że faktycznie Spotify lubi tam mieszać tymi statystykami, tymi topowymi. On ma też takie tam polecane, podobne, ale to ciężko. Ja to konsultowałem z kilkoma osobami i tam są cały czas te same podcasty polecane, że ciężko się wybić. Jak nie masz już wyrobionej marki, to ciężko się wybić. Jak nie masz swojego community, które zacznie boostować ci ten podcast, to jest bardzo trudno na samym Spotify. Bardzo trudno. Tak, to prawda, to na pewno. No bo ciężko znaleźć człowieka w ogóle, w jaki sposób. Nie masz żadnych... Tak, zgadza się. No okej. Ale tak czy inaczej, z mojej perspektywy i z Borysa zakładam też, patrzmy pozytywnie na potencjalną przyszłość. Tak. Ja też bardzo traktuję jako... To też wielokrotnie mówiłem, że byłem przekonany, jak zaczynaliśmy ten podcast, to ja nawet chyba ci powiedziałem, że raczej stawiam, że się wypalimy po 3 latach, to pewnie się skończy. I jestem zaskoczony, że... Dalej nagrywamy, bo raczej sądziłem o tym, że to ja się wypalę i się będzie chciało. Ale wiesz, bo odpadły nam te wszystkie rzeczy, które są męczące i została nam ta esencja, która jest przyjemna. Bo wiesz, po pierwsze tak, za dużo podcastów było na początku i żeśmy wyrabiali, ale to było męczące i mogło grozić wypaleniem. Po drugie, same dojazdy do studia podcastowego to też kosztowały tak dużo czasu, że mogło być to męczące. Dzisiaj po prostu mamy temat, siadamy, nagrywamy, to sprawia dużo radości, mamy to audio na odpowiednim, mam wrażenie, poziomie i Państwu raczej nie przeszkadza ten brak obecności. Zresztą nagrywamy dłużej poza studiem niż nagrywaliśmy w studiu. No chyba tak. Zresztą to, że mamy to rozwiązanie, że widzimy siebie na ekranie, ja mam takie poczucie, jakbyśmy rozmawiali praktycznie w 4 oczy, więc to chyba nie przeszkadza nam w niczym. Dobra, to zamykajmy, bo to by się pytanie rozkręciło. Rozkręciło się, dobrze. To teraz zmiana szybka tematu. Tomasz pyta, czy jesteście bardziej kociarzami czy psiarzami? No. Ja, ojej. Jesteś dzieciarzem, słyszę. To a propos kota, to też jeszcze jeden temat mi przyszedł do głowy, ale ja zdecydowanie wolę psy, chociaż nie mam już zwierzaka żadnego. Ja za kotami nie przepadam, ale mam szacunku sporo dla kota. Bo przyjaciel to tak, znaczy Boże, pies to taki przyjaciel
bez względu na wszystko, a kot to jest wymagający i tak właściwie trochę traktuje właściciela jak podwładnego, a nie jak właściciela. Mam czasami wrażenie, ale to Borys ma dużo więcej doświadczeń z kotem, bo nie różne są koty. Więc ja zdecydowanie wolę psy. Być może, że sam mam taką psią naturę. Taki jestem wierny i sympatyczny. Jesteś wierną suką. To dobrze. Ja nie jestem ani... Znaczy, ja jestem kociarzem i psiarzem, bo jak ja widzę pieski, to... No, jakie pieski? No, piesek tutaj, chodź tutaj do mnie, ty. Z kotkami to samo. Nie no, wierzę. Nie. No, ja w ogóle jak widzę, jak zaczynam do psa mówić albo do kota, to już nie mówię normalnie, to już nie ma szans. Mówię po pieprzonemu tak zwanemu. Mówię... O, ty, to jakie piesio tutaj... O, jaki bokut! Nie dam rady, sorry. Tak naprawdę jest, tak jest, no, co ja mam poradzić. I tyle. No. Ktoś ma jakiegoś psa z moich znajomych i od biedy go spotkam gdzieś, to wszystko. Okej, no to rozumiem, że trzymają psa od ciebie z daleka, żeby pies nie miał złego wrażenia na temat ludzi. Wszystkie pieski bardzo mnie lubią, biegają do mnie. Okej. A propos kotów, przypomniał mi się Stray, który przecież też ogrywasz na streamach, jak wrażenia? Wiesz co, ja trochę się nie spodziewałem, że to jest przygodówka tak naprawdę. Właściwie na tym stelażu przygodowym jest trochę taka gra platformowo-zręcznościowa i trochę taki, nie wiem jak to nazwać, no bo tam dużo takich masz ucieczek przed tymi dziadami. Żurkami. Tak, więc tak, żurki, a ja pierwszy przeczytałem, mówię, żurkami? Co? Żurki. Ja to jest żurki właśnie. Właściwie zurki, ale ja przeczytałem żurek, bo jak zurki. Coś brzmi jak jedzenie, to ja od razu widzę jedzenie. I... Ale podoba mi się bardzo. No, to takie, że kurczę, taki powiew jest trochę oryginalności, bo już miałem wrażenie, że ten kor przygodówkowy to już umarł i to już tego nie będzie. Tam normalnie zbierasz przedmioty, próbujesz innym ludziom. Wiesz, na takich przygodówkach, nie? Tak. Ten sposób pokazywania przedmiotów postaciom w spotykanym świecie bardzo przypomina klasyczne point-and-clicki. No i też jest ta gra, ma super zdesignowany świat. To jak to tam wszystko wygląda, w ogóle ten lore super jest. Jak tobie się podoba? Ja też, to nie jest taki świat, w który ja bym się wkręcił, bo to nie jest typ gry, który mnie pociąga, ja zdecydowanie wolę inne rzeczy. Pamiętajmy, że to jest post-apo science fiction. Wiem, ale no tak czy siak. Pograłem tam, kupiłem sobie w ogóle tego plusa ekstra, żeby mieć, no zapłaciłem za niego mniej niż bym zapłacił za samą grę, więc opłacało się. Z przyjemnością faktycznie ten design świata, bo tam gra kolorami jest fenomenalna. Bardzo przyjemnie się ogląda i ciekawie ten świat wygląda. Kotek jest też fantastycznie się rusza. Tam jest dużo takich kocich. Jest taki moment w tej grze, gdzie plecak się zakłada temu kotu i on chodzi w taki sposób koci bardzo. Śmiałem się strasznie. Bardzo, bardzo jest to sympatyczna gra. Bardzo sympatyczna, jeżeli ktoś lubi zwierzęta i przy okazji, jeżeli ktoś lubi przygodówki, to się będzie w tym świetnie bawił. Są też chyba takie nagrania, memy w internecie, gdzie koty reagują na tą grę. Na Straya, tak. No i się gdzieś tam próbują wspinać na ten monitor, próbują się gdzieś dostać do środka. Bardzo to jest takie kocio wiarygodne. I to robi Annapurna Entertainment. To jest taka firma, oni robili indyki, chyba też takie... No właściwie filmy. Takie, proszę? Filmy. Filmy robili? No, to sporo takich niezależnych. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz... Annapurna gdzieś, nie wiem, czy to na PAX-ie gdzieś pokazali jakąś, ja mówię, co? Annapurna robi gry? Ja powiem ci, że nie mogę teraz skojarzyć. Okej. Ale to, co chciałem powiedzieć, filmu, to... ale... Jeżeli chodzi o ich poprzednie gry i tą, to widać gigantyczny postęp właśnie w budowie tego świata i to, jak to wygląda i myślę sobie, że to już jest taki... To jest kolejny dowód na to, że ta branża gier w ramach małych studiów potrafi zaoferować rzeczy, które naprawdę
wyglądają świetnie i działają bardzo dobrze. Więc jestem pod wrażeniem postępu. Mam też takie poczucie, że technologia zmieniła się na tyle, że małe studia mogą robić rzeczy takiej jakości, które wyglądają w ten sposób. To jest bardzo pocieszające i dobrze wróży na przyszłość, zwłaszcza w odniesieniu do Unreala 5, który pewnie będzie coraz częściej wykorzystywany. Więc jestem optymistycznie nastawiony do takich małych studiów i do ich produkcji. Tak, a Annapurna zrobiła na przykład Gangstera, Mistrza, Prawdziwe Męstwo, które jest super filmem, Foxcatcher, też bardzo, bardzo powiem, dużo świetnych. Nie wiem, czy to jest ta sama instytucja. No wiadomo, to jest sami ludzie, nie? No, ale to jest taka wizja, że robią jednak takie dość ambitne projekty, ale na wysokim poziomie. Okej. Dobrze się wydaje. Jestem gotów iść dalej. Dobrze. Dawid pyta, czy są jakieś wstępne plany na 4-lecie podcastu? Może ja przejmę pałeczkę tutaj. Proszę ci bardzo. Więc plany są, ale pewnie nie będą do zrealizowania. Plan był taki, i to jest plan, który miał być na 3-lecie podcastu. Mieliśmy zrobić podcast live z widownią. I to już tam gadałem z chłopakami z gry i komputery, Boże, Geekmi, czyli gry i komputery minionej ery. To jest muzeum we Wrocławiu, tam jest trochę miejsca, nawet mieliśmy to jakoś w wakacje zrobić, czyli nie dokładnie na 4-lecie podcastu, ale zrobić sobie jakiś taki trochę event. No i pandemia, nie? I teraz też jak myślę o tym, no to powiem tak, raczej stawiam, że będzie problem z realizacją tego. Nie bardzo mi się chce angażować czas, pieniądze na coś, co jestem mocno przekonany, nie odbędzie się nie z naszej przyczyny. Więc raczej nie planuję po prostu teraz, nie? No bo to pamiętam, że kiedyś o tym rozmawialiśmy i wydawało mi się to w ogóle fajny event. Nie, bo oni tam nawet mają za tym muzeum taką przestrzeń, że na świeżym powietrzu można to trochę rzeczy ogarnąć. I tyle. No też to bez jest sensu też taki... robić nadzieję ludziom, którzy by chcieli sobie przyjechać i być na takim miejscu. No może kiedyś, o ile kiedyś w ogóle się wyprączymy z tych kłopotów. Miałem takie złowieszcze przeczucie, że pandemia w tym roku będzie wyjątkowo dotkliwa. Nie wiem, z czego to wynika. Być może takie mam też poczucie ciszy przed burzą. Te okresy międzypandemiczne wydają się coraz dłuższe i coraz przyjemniejsze. I obawiam się, że poniesiemy konsekwencje tej za parę miesięcy. Ale może nie. Mam nadzieję, że ta pandemia, nawet jeżeli będzie dotkliwa, to nie będzie zabójcza. Pewnie nie będzie. No zobaczymy. No, w Niemczech jest bardzo dużo, trzeba patrzeć. No nie sądzę, żeby oni mieli specjalnie, proporcjonalnie pewnie mamy podobną ilość zakażeń, nie? Albo zaraz będziemy mieli. No ale zobaczymy. No więc tak, no mamy w planach, ale... Nasza pasja to odkrywanie świata. Lubimy być na fali. Lubimy szybkość, swobodę. Ale też poczucie bezpieczeństwa. W apce mojego banku wszystko to mam pod ręką. Za granicą wygodnie płacę telefonem z korzystnym przewalutowaniem. Otwórz konto Millennium 360 stopni, także przez selfie i odkrywaj świat z innowacyjną apką. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Trochę sprzysiągł tak. Przeciwko zjazdom wszelkiego rodzaju. Tak. No i Dawid dalej ma tutaj serię pytań. Remigiuszu, czy ktoś kiedyś odpowiedział na rok obraża, ale tak poważnie, że tam się obraził albo coś? Może, żeby się obrażać, to nie, bo to w internecie jest tak przyjęte, że nawet jak się obrażasz, a już jesteś twórcą, to udajesz, że wszystko jest cacy. Po co, jak jeżeli pokażesz światu, że jesteś urażony i że coś cię dotknęło, to ludzie potem będą po tobie jeździć i wykorzystywali tą słabość. Więc tak nie. Natomiast miałem kilka takich rozmów z ludźmi, którzy tam byli przedstawieni w rokobraże. I to jest... Ja w ogóle nie brałem tego pod uwagę.
Dzisiaj trochę mówię trochę z dumą, ale też trochę z takim smutkiem, że to są często młodzi ludzie, którzy... Miałem dwa takie spotkania, że usłyszałem dokładnie dwie takie same historie, że oni jak zaczynali na YouTubie, to mieli wobec mnie sporo podziwu i w ogóle, że ich zainspirowałem do tego, żeby robić tego YouTube'a. A potem tak zderzenie z rzeczywistością jakby. Nie. No. Znaczy pewnie być może jakieś rozczarowanie też przeżyli, nie? Ale że jest to przykre, że taki twórca, który był dla nich taki ważny i cenny, takich potraktował teraz haniebnie. I to mnie dotknęło, nie? Bo to nie są anonimowi ludzie, którzy gdzieś tam... Może dzisiaj byłoby łatwiej, bo nie znam tych ziomów, oni też mnie nie znają, ci nowi, to się można po nich przejechać ewentualnie. Ale jak ich nie znam, to też nie mam motywacji, żeby jakoś dodatkowo ich tam napastować. No więc takie rozmowy były i miałem wyrzuty sumienia, do dzisiaj mam wyrzuty sumienia. Wiem, że dużo osób przy tym się dobrze bawiło i nie zamierzam tego usuwać z internetu, ale trochę wyrzuty sumienia mam. No. Okej, czyli obrazili się, wiadomo. Wszyscy, ale niektórzy tylko powiedzieli. Okej, to jest trochę pytanie z pierwszego pytania, czyli jak długo planujemy robić podcasty? No. Nie mamy tutaj tak, że 1000 podcastów i koniec. Ja mam takie poczucie, że jak żeśmy przebili 3 lata, to w zasadzie nie ma powodu, żeby myśleć o zbliżającym się końcu. No chyba, że Państwo jakoś... Ciężko mi powiedzieć, czy ten format ma szansę się wyczerpać. Mi się cały czas dobrze rozmawia i mam cały czas takie poczucie, że jest ogromne pole do rozwoju. Czasami ten rozwój jest zauważalny, czasami może nie. Czasami nie do rozwój tylko. Czasami nie do rozwój. No ale to jest... Też mam takie... Bo my mamy ten format taki, on jest rozpoznawalny przez Państwa. Myślę, że gdzieś prędzej czy później wydarzą się jakieś takie pomysły, które pozwolą nam ten podcast realizować trochę inaczej albo trochę w inny sposób. Gdzieś tam od czasu do czasu mam jakieś takie pomysły, że a może by zrobić to, a może by zrobić tamto, ale na razie z tym nie startuję, zwłaszcza, że wakacje mamy. Ja też wydaje mi się, że to, że robimy sobie dwa razy w roku taką przerwę, że przestaliśmy mieć takie ciśnienie, przede wszystkim, że robimy dwa odcinki, a nie trzy, że wakacje mamy luźne, że koniec roku mamy luźny, bo zapraszamy gości, my przez połowę grudnia nagrywamy z tymi gośćmi, więc tam jest dużo roboty, ale potem mamy 2-3 tygodnie wolne. I to jest, to też sprawia, że ja jednak mam takie poczucie, że się regeneruję trochę. Teraz rzeczywiście jestem trochę, ja muszę przyznać tak, jestem mocno zmęczony tym moim projektem i to wpływa też na... Głównie na pamięć i na skojarzenia, które mam i często mi, nie wiem, brakuje słowa, nie pamiętam o czymś, wiesz, takie czasami o oczywistych rzeczach, nie? To jest kwestia po prostu zmęczenia już, no ale jestem też na finiszu serialu, więc wiem, prędzej czy później to odejdzie, może sobie zrobię jakąś przerwę tydzień albo... Nie, ale też nie umiem, co, zrobię sobie przerwę i co będę robił? Kramakusolię, powiedzmy szczerze, no nie jestem. Nie. Więc ja... No nie mamy żadnych planów, jak długo i wydaje mi się, że też jesteśmy bardzo daleko od wyczerpania się. Od wyczerpania się. No. Ostatnia zmiana, jaka nastąpiła w podcaście, to takie dosyć długie wstępiaczki, które przyznaję, dostarczają mi sporo satysfakcji. Ja lubię sobie pogadać o pierdołach na początku, no. Państwo mogą sobie ewentualnie przewinąć, jakby co, ale chyba nikt nie przewija tego za bardzo, nie widziałem tam statystyk. Nie. No, więc lubię sobie tak pogadać o rzeczach bieżących. Tak. Czy wiecie, co następnego chcecie zrobić jako przedmiot limitowany, znaczy jako nasz produkt? No nie wiem, robiliśmy ankietę na grupie, bo kubki wyszły dlatego, bo wygrały ankietę na grupie, nie? Na drugim miejscu była koszulka chyba. Ja nie wiem, czy ja bym chciał iść w tekstylia, chyba że z kimś takim, kto da dobrą ofertę i zrobi porządną rzecz. Ja to teraz powiem i wiem, jak to brzmi, ale wydaje mi się, że najciekawszą opcją byłaby jakaś książka. Ale nie mam na to zupełnie pomysłu. Nie chciałbym, żeby to była kolejna książka youtuberów i żeby to było banalne, bo tylko takie rzeczy wchodzą mi w głowę. Ale wiem, że kolejna...